The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Cóż za magiczne, wspaniałe uczucie, gdy nowa Zelda wychodzi. Pierwszy raz doświadczyć takiej wspaniałej gry, miejmy nadzieję. Zawsze jest cudowne co parę lat złapać się za coś takiego. 18, jeśli dobrze liczę, główna odsłona serii. 17 dla mnie, bo Zeldy 2 nigdy nie skończyłem i nie wiem, czy kiedykolwiek to się stanie. Pewnie tak. Oby nie. Ale z tych 18 gier będzie to pierwsza, w której Zelda będzie protagonistką. Nie pierwszy raz będzie się nią sterowało. Jej jakby duszą. Jej dusza była takim typowym kompanem w Spirit Tracksy, którym się troszeczkę kontrolowało. Ale nie była to do końca Zelda, była duchem, ale to nie to samo. Więc jestem niesamowicie podekscytowany. Okej, Zelda. To ja. Budżetowy Sonic, wiecznie żywy. I zaczynamy w środku akcji, chyba że zaraz na... Nie. Moment, od którego tą grę zapowiadali. Link pa. Swoim troszeczkę Breath of the Wildowym, tearsowym wdzianką. Zona i rzeczy na plecach widać. Oczekiwania do tej gry mam oczywiście gigantyczne. O! Akurat klasyczna zielona tu... O wow, te FPS. Klasyczna zielona tunika. Widoczna pod tym kapturem. Pa. Liczę na to, że soundtrack będzie dawał tak po uszach, co A Link Between Worlds. Spodziewam się, że może być bardzo w tym stylu. Wielkie orkiestry szalone, powracające troszeczkę motywy z poprzednich gier, trochę nowego. Zobaczymy, jak dokładnie to będzie, ale muzyka z Albtw była absolutnie szałowa. Jednak moje największe oczekiwania są oczywiście tutaj do gameplayu. Spodziewam się absolutnie, że będzie to najlepsza część 2D Zeldy. I zdziwię się, jeśli nie będzie. Ale jeśli będzie na poziomie A Link Between Worlds, też nie będę strasznie smutny. Jeśli będzie na poziomie Miniszkapa czy Phantom Hourglass, też płakać nie będę. Ale myślę, że możemy mieć tutaj do czynienia z czymś bardzo specjalnym. Tak, wzięcie tych mechanik na wyższy poziom. A właściwie kompletnie odwracając je do góry nogami z tym, co Zelda będzie potrafiła. Zamiast to w ogóle mamy... Możemy w skoku robić strzelanie. Coś, co... Dało się tam od czasu do czasu w tych Zeldach robić 2D? A nie do końca. Nie za często. Ale nigdy nie było to ani troszeczkę tak płynne, co tutaj. W A Link Between Worlds było podobnie. Ale nie aż tak. Tylko, że nie będziemy grać Linkiem, a już tutaj mamy jakby najpłynniejszą do sterowania część... Wady zeldowania. A spodziewam się najlepszej 2D Zeldy, ale czysto ze stron mechanicznych. Jakość dungeonów, jakość eksploracji, jakość zagadek. Myślę, że ma szansę być na absolutnie najwyższym poziomie. Przynajmniej dla mnie, kogoś, kto absolutnie uwielbia gry, które pozwalają na rozwiązywanie zagadek na swój sposób i ten koncept tego, że będziemy mogli łapać za różne przedmioty, łączyć te przedmioty, szalone rzeczy z tym robić. Jest to czysto rzecz stworzona dla mnie. Czysty raj na ziemi. Jak tylko tą grę zapowiedzieli, wiedziałem, że... Nie, może nie każdemu się spodoba, ale... Ale jest to po prostu coś. Coś stworzonego dla mnie. Wszystko, co uwielbiam. Zagadki do robienia na swój sposób, bez tej sztywności typowej dla większości gier logicznych, że o, musisz to zrobić w ten jeden sposób, po tym jednym szlaczku. Gra cię ciągnie do tego rozwiązania. Nawet jeśli trudnego, to... Dla mnie dużo większa... Zwykle zabawa, satysfakcja jest, gdy gra zostawia trochę tej wolności, miejsca na odrobinę kreatywności. I tym wydaje się być ta gra. Mamy jakieś dodge w ogóle? Mamy bomby w ogóle, okej? Okay. Bardzo fajny design bomb. Inaczej niż zwykle wyglądają. Bardzo mechaniczne niż typowe bombowe roślinki, jak to zwykle w tych Zeldach to działa. Ciekawe wzięcie tego worldbuildingu za... Przede wszystkim Tears of the Kingdom? To jak ten miecz wygląda, jak ten łuk wygląda, jak te bomby wyglądają. Może być ciekawe do 2D wzięcie tego. Dużo rzeczy ciekawych ta gra robi. Mechanicznie stawianie na otwartość, na kreatywność. Zelda jako protagonistka. Z tego, co po trailerach, zapowiedziach można było wyczuć, świat wydaje się tak remiksować, dużo rzeczy ze starych Zeld przenosić w odświeżony, nowy, świeży sposób, tak? Wszystkie te plemienia, wszystkie te rasy Zeldowe mogą coś ciekawego z tym zrobić w taki troszeczkę świętujący, ale też remiksujący, dziwaczny sposób. Raczej nie do poziomu jakiegoś Majora's Mask szalonego, ale spodziewam się czegoś dobrego. Więc... To znowu ty! Spoiler, tym razem jakimś cudem Ganon wygrywa. Pierwszy raz w jego historii. Tam plus minus. Niezmiennie sprawiający kłopoty. Tylko tym razem... Twoja obecność
Służy mi, pomaga mi. Teraz, dzięki temu będę mógł skończyć was oboje. Nie, jeśli nie było coś do powiedzenia, ale właśnie chyba... Chyba, nie wiem, w język się ugryzie czy coś. Potknie się o swój Master Sword, zobaczymy. Dajcie mi, tym łukiem się bawić nie mogę. Jak zacznę celować, nie mogę się kręcić, obracać. O, że to było szybki kanon, ty świno, myślę, że tym razem historia skończy się inaczej. Nie nauczyłeś się przez te wszystkie poprzednie gry. Miałem cię ping-pongować chyba, ale coś mi nie wyszło. Próbowa... Ej! Ja ci bombę ładną rzucam, a ten wariuje. Trzymaj. Mam nadzieję, że Switcha mi nie przepali. Rzucanie tymi bombami ciągle i patrzenie na wybuchy. Nie wiem, czy mam celowo przegrać, czy o co mnie prosicie? Mam jakiś przycisk do uników? Wydaje mi się, że nie. Zobaczmy, działa? Bomby nawet rozcudziłem, nieźle. Uwielbiam was, to jak A Link Between Worlds dodawał ten epicki mega soundtrack z tymi... z tą orkiestrą, chórkami, takimi rzeczami. Pięknie to tam tej grze wychodziło. I właśnie spodziewałem się czegoś bardzo podobnego, że ta gra będzie robiła. Jak widać to się dzieje. Mam tarczę. Nie wiem, czy ta tarcza jest w stanie... Nie jest w stanie zablokować tego twojego wielkiego uderzenia. Trzymaj. Klepnąłem się. Co teraz? No się zmęczył paroma bombami. Okej. Wydaje mi się, że już to pokazywali. A, tak. Umieram aż tu nagle, jednak mam jeszcze asa w swoim martwym rękawie. Widziałem tylko ten pierwszy trailer, jak tam tą grę zapowiedzieli, więc nie pamiętam z tego dużo. Ciekawie. Nagle Link zostaje porwany do innego wymiaru, co zawsze w grach wiemy. Jest dobrym potencjałem na fajne takie, no, mroczne wyrwy, mroczne światy. Czas zagadek, walki, akcji, cokolwiek to będzie. Typowa growa, jakaś tam zła rzeczywistość. Potencjał na dużo gameplayowej dobroci. Przebieramy się za Linkę. Tak robimy. To ten płaszcz z kapturem zostawiony przez tego wojownika. Ubranego na zielono. Przede wszystkim, żeby ukrywać, że jesteśmy Zeldą, tak księżniczko, żeby nas nie poznali. Niekoniecznie raczej będziemy udawać Linkę i udawać, że nim jesteśmy. Byłoby to może zabawne, ale raczej nie coś takiego. Zobaczymy. To jest szalenie ekscytująca rzecz. Nowa Zelda. Nieczęsto się taki dzień zdarza. Szczególnie 2D Zeldy nie dostaliśmy od ponad dekady. A poprzednia, jaką dostaliśmy, była fantastyczna. A Link Between Worlds zdecydowanie moja ulubiona. Uwielbiam, jak popchali dalej design dungeonów, jak fajnych bossów tamta gra miała. Fajny klimat, wszystko w tamtej grze działało. Centralny gimmick oczywiście był niesamowity z tym. Zamienię się w 2D, 3D. Było to genialny pomysł i genialnie wykorzystany. Z najfajniejszymi dungeonami chyba w serii. Przede wszystkim mam nadzieję, że jakość dungeonów i bossów zostanie tutaj zachowana. Wiadomo, wszystko będzie tak szalone, dziwne, trudne, gdy nie walczymy typowo mieczem, bombami i łukiem, a spawnując sobie gumby, czy cokolwiek to się będzie działo. No może nie gumby, chociaż to się często w Zeldzie zdarzało. Co ciekawe, nie przebieramy się od razu. Może był czas bardziej uciekania niż przebierania, to prawda. Byłoby to bardzo nie na miejscu. Czas na nasz wielki Breath of the Wild moment. Jak tak się spojrzy z daleka, naprawdę, ta stylistyka błyszczy w takich momentach, w takiej chwili. Gdy... Nie tylko fajnie ta skala wygląda, ale też już buduje się nam mniej więcej gameplayowo. Okej, tu będę biegał, tu się będę wbił, tu się będę... Będą sekrety, na tą wyspę będę musiał nauczyć się pływać. Znaczy właśnie, nie wiem, spawnować sobie pływające skrzynki i skakać po nich później. Czy cokolwiek tu się będzie działo. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jakie właśnie... Jakie przedmioty Zelda będzie w stanie kopiować później. Czego się tutaj nauczymy, bo potencjał tego jest, wiadomo, nieskończony. Kombinowania i tak dalej, tych rzeczy. Budowa z Hyrule całkiem klasyczna. Zimowe góry, Góra Śmierci. Ta Góra Śmierci nie jest za pustynią. Pustyni nie mamy w tym momencie na ekranie. Prawa dolna strona to bardziej lokacja Zor? Zorska dolina czy coś? Dzień dobry. Księżniczko Zelda, jesteś bezpieczna, co za ulga. Tak się martwiliśmy, cały tydzień was nie było. Myśleliśmy, że zostałaś porwana, ukradziona, tak jak wszyscy inni. Myślę, że tak jak w każdym innym razem w historii Legends of Zelda. Żołnierze bez przerwy codziennie cię szukali. Księżniczko, pobaw się ze mną,
Dziewczynko, to nie moment na zabawę. Tak się cieszę, że wróciłaś, ale... teraz te wyrwy straszne, śmierdzące otworzyły się na całym świecie. Mhm. Powinno mnie to przerażać, a mnie tylko ekscytują te wyrwy. Nie wiem, czy zew ducha przygody, poczekiwaczki przygód w Zeldzie tutaj siedzi, tak jak w tej Breath of the Wildowej, Tearsowej. Bardziej tam pani archeolog była, tak? Ale zobaczymy. No, duch przygody ją od razu łapie troszeczkę, można zauważyć. Determinacji było widać, jak złapała za to przebranie, Linkę. Księżniczko Zelda, pozwól, że cię odprowadzę. Pogadaj z królem, może. Sugeruję ci to czerwonymi literami, więc jest to bardzo ważne. Lepiej, żeby wiedział, że nic ci się nie stało. O! Nie robisz tego na cutscence. Więcej niż 5 FPS-ów bym prosił. Za dużo proszę, za dużo wymagam. Najwyraźniej. Ach, to wspaniale siebie widzieć. No tak, tak, tak. Lady Impa, jak będzie Impa tutaj wyglądała? Się strasznie martwiła. Zwykle jest w zamku. Odwiedź ją. Mhm. Ja tu czekam, aż mnie nauczycie moich sztuczek. Bo właśnie spawnowanie sobie wszelkiego rodzaju przedmiotów to jedno. Ale właśnie ma być to nie jedyna Zeldy sztuczka. Co ma sens, na jednej by się nie skończyło. Wow, widzimy jakieś dziwne runiczne znaki za tą dziurą. Już się Tunik może kojarzyć. Czyli najlepsza gra w stylu 2D Zeldy w historii. Tunik Unsighted i pewnie na trzecim miejscu Link Between Worlds bym dał. Królu? Królu Złoty? Tatuś? Tak bardzo już dla mnie są kanoniczne te postacie z Breath of the Wild i Tears of the Kingdom. Zdecydowanie moja ulubiona wersja Zeldy, Linka i przede wszystkim króla. Relacja króla i córki była cudowna. Zelda tam była cudowna. Mam nadzieję, że tutaj też te postacie będą chociaż troszkę ciekawe. Impo, babcio. O, słodkie dziecko, ale ulga, że nic tu nie jest. Witaj w domu, księżniczko. Link, gdzie pamiętam już o kimś takim. Muszę przyznać, twoja lojalna Impa czuje się bardzo, bardzo smutna, że nie była w stanie ona cię uratować. Poza tym porwaniem wyrwy wszędzie wyskoczyły i przejął strach po całym Hyrule. Hyrule? Mieliśmy już powiedziane, że to jest Hyrule? No raczej, może byłoby ciekawe, jakby to była jakaś właśnie termina czy coś. Ale wydaje się to być w miarę klasycznym Hyrule. Zawsze byłaś taka energiczna, ale nie myślałam, że wrócisz tutaj sama. Babciu, wszyscy nie żyją inni. Idź, zobacz się z królem teraz. A ja przygotuję gorącą kąpiel dla ciebie, żebyś mogła się nie ucieszyć, gdy będziesz gotowa. Okej, okay. Czy kogokolwiek obchodzi, że straciliśmy naszego najlepszego wojownika, czy nie był Link tym uniwersum znany? No miał już 20 serduszek, więc 20 serduszek oznacza, że był jakoś tam chyba legendą, nie? Ja uważam się sobie zawsze za legendę, gdy przejdę Zeldę na 100%. 20 czy nawet 30, nie wiem. W niektórych Zeldach jest więcej niż 20. Nie liczyłem, byłem zajęty innymi rzeczami. Księżniczko, cieszę się, że wróciłeś. Łaś. O, księżniczko, co za absolutna radość widzieć ciebie bezpieczną i zdrową. Minister Lefty. Mimo tej radości, straszny wstyd, że nie udało nam się ciebie znaleźć. Wright i Left, tak? Panie Wright, stoisz po mojej teraz lewej stronie, jak chcę ci mówić, więc... Myślę, że się coś tutaj nie zgadza. Ale po stronie króla dobry, więc on tutaj na razie jest na górze hierarchii. Sorry, księżniczko, następnym razem my cię pierwsi uratujemy. Generale Phoenix Wrightie, minister Lefty. Doceniam wasze sentymenty, ale nie zanudzajmy tutaj tego wspaniałego momentu waszymi żalami i naszymi nawet też. Chodź tutaj, niech się przyjrzę tobie z bliska. Czy tutaj nic ci nie jest na pewno? Ale ulga, jesteś cała i zdrowa, więc powiedz, Zelda, co się z tobą stało? I czy był tam ktoś z tobą? Jeszcze cała armia była z tobą przecież i ten legendarny wojownik. O właśnie on. Ten wojownik ubrany na zielono cię uratował od tej bestii. Niezła opowieść. Ale po pokonaniu ten wojownik został zabrany przez tą wyrwę straszną do innego świata. A, to właśnie jemu musimy być wdzięczni za uratowanie twojego życia. A więc został porwany do innego wymiaru, co? Kolejny skradziony. Nigdy więcej go nie zobaczymy. Dokładnie. Mam nadzieję, że jest bezpieczny tam w nicości, w limbo, w piekle. Miejmy nadzieję, że nic mu nie jest w innym wymiarze. Ganon był bardzo zadowolony tam idąc, więc no, raczej dla takiego Linka nie będzie to dobre miejsce. Skradziony, co? Ze Spirit Awayowany. Ładne, schludne powiedzenie na taki okrutny los, bycie zabranym przez tą wyrwę. No, niepokojący fenomen. Nomen omen. Nasze Hyrule jest ciągle nękane przez takie wyrwy i zniknięcia. Jak wiesz, wyrwy pojawiały się już od dłuższego czasu tutaj. Przejmując, łapiąc naszych najmłodszych. Konkretnie dzieci te wyrwy fokusują? Jak to działa? Konkretnie dzieci kradną. Tak z jakiejś takiej typowej baśni mrocznej, niekoniecznie zeldowej historii. Jakiegoś mitu, legendy, takiej...
niekoniecznie fantazy, bardziej jakąś taką klątwą to pachnie, czy cokolwiek. Mimo naszych największych starań, nie byliśmy w stanie zapobiec tym wyrwom, nic, ciągle się pojawiają i wszyscy, którzy doświadczyli takiej straty, są ciągle nękani przez żal i nic nie mogą zrobić. Teraz dostaję raporty o tym, że ludzie z całego Hyrule znikają, już nie tylko dzieci. Już nie tylko dzieci, dorośli też. Na razie musimy znaleźć tego wojownika w zielonej tunice i to szybko. Może wysokość! Pilne wieści, wyrwy, one robią poważne tarapaty, no wiemy. Ale poważniejsze niż zwykle muszą być. Proszę żołnierzu, mów dalej. Oczywiście. Myślałem, że dostaniemy jakąś taką typową legendę czegoś. No, też w miarę typowe. Rzucenie na okiem na świat cały, jak się zło szerzy. Więc mamy do czynienia z Ganonem, nie z jakimś nowym antagonistą. Co zawsze lubię, jak ja... No, gdy nie jest to Ganon w innych 2D Zeldach często. Początkowo ktoś z Sauturnowej wioski został porwany, połknięty przez tą wyrwę. Mroczne potwory atakują w Hyrule Polach. Dzięki za info. Przygotujcie się do walki. Przygotować bataliony. Nie, spokojnie, to wszystko w rękach księżniczki tym razem. Zawsze Link się tym zajmował, dzisiaj go nie mam. Ale jednoosobowa armia, jak wiemy, zawsze działa najlepiej. Zbadaj ten temat tych wyrw. Oczekuję, że znajdziesz sposób na uratowanie rzeczy, które zostały porwane przez wyrwy. Wyciągnięcie ich stamtąd, możesz nam liczyć, Sire nawet. General Ryze zajmij się przygotowaniem wojska. Na mój honor, Sire. Jak dokładnie... Dostaniemy te... O, coś króla porywa? Okej. Miałem to na myśli bez przerwy, przez tą scenkę, już tak miałem mówić. Ej, jak mówiłem, że król teraz jest na szczycie hierarchii. Już niedługo. Wiemy, że musi się stać coś takiego. A to fascynujące. A to ciekawe. Straże? A? To były bardzo nutki z Link's Awakening. Zamknąć ją natychmiastowo. Tato? Zamknąć księżniczkę? Moja córka stworzyła tą wyrwę, która jest za mną. Nie możemy pozwolić takiej okropnej mocy, żeby została niepilnowana. Jest to straszna myśl, jasne, ale generał Wright i minister Left też byli świadkami tego. Aha, to prawda. Ciekawe. Ciekawsze niż myślałem, niż że tylko ich porwą. Mamy złe wersje. Tutaj. Ale dzieciaki nie powracały inni. Konkretnie z tego. No Ganon pewnie tam decyduje. Jakiś ma swój wielki plan. Po. Bardzo Link's Awakening. Nie wiem, czy w innych Zeldach się ta melodia przewijała. Od strony klimatu i fabuły Link's Awakening było wspaniałe. Co ten król sobie myśli? Zamykać księżniczkę? Nie słyszałeś? Podobno ona stworzyła tą wyrwę w sali tronowej. Co? Nie ma mowy! Więc co? Czy ona jest odpowiedzialna za tu wszystkie te wyrwy? No, księżniczka jest przeklęta. Całe życie była. Król planuje nawet egzekucję dla niej, żeby uratować królestwo. Ach, nie mogę uwierzyć, że księżniczka powodowałaby te rzeczy. Mhm. Okej, tu już coś widzę, możemy skakać? Możemy? O, wow. Ale tutaj już nie doskoczę. Bardzo czekam na ten moment, jestem bardzo głodny. Jak co? I jak przyjemnie będzie się używało tego? Tych nowych sztuczek, zabawek? Hej, Navi. Czy może Iwon tym razem? Jak się zwiesz? Emeraldowy... wyglądasz jak Luma z galaksji. Jesteś w stanie mnie widzieć? Nazywam się Tri. Try? Bardziej Try. Jak Force. Ten niebieski potwór? On złapał mnie też. Obserwowałem cię od tamtej pory. Och tak, powinienem zapytać, jak się nazywasz? Zelda. Rozumiem. Zelda, twoje życie jest w niebezpieczeństwie, jeśli zostaniesz tutaj. Więc Zelda jako protagonistka ma zakaz mówienia. Tak jak Link zawsze był niemową, tak tutaj Zelda. To trochę szkoda. Bycie protagonistą ma wiele plusów, ale... jednym z wielkich minusów jest to, że nie możesz mówić wtedy. Język ci jest obcięty. Jedynie możesz robić... Hia! Kiu! 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 I takie różne dźwięki. Król cię tutaj umieścił, co nie? I kazał szybko przygotować twoją egzekucję. Ta trójka, która weszła do portalu i wyszła z niego, wydawała się jakoś dziwna. No, coś nie wiem, pomachamy rękami.
Och, też to zauważyłaś, co nie? Było to strasznie dziwne. Myślisz, że to jacyś podszywacze? Ale dziwne słowo. Mhm. W każdym razie, to niebezpieczne iść samemu. Chodź ze mną. Patrzy się w kamerę smutniutka? Smutna, bardzo smutna, nie patrzy tak na mnie. Myślę, że razem moglibyśmy uratować ludzi z Hyrule i z tych wyrp ich wyciągnąć i odkryć prawdę. Ale najpierw musimy uratować siebie, zanim twoja egzekucja nadejdzie. Patrzy na zegarek za 7 minut. Ej, to nielegalne. Jesteś duchem, kim ty jesteś? Nie wiem, czy będziesz kimś właściwie, kimś ty możesz być. Ciężko mi sobie wyobrazić jakiegoś twistu wielkiego związanego z tym. Może? Nie mam pojęcia. Taki żółtek sobie lata, kropelka, pączuś, cebulka, nie wiem. Fajnie jakby na przykład zbierało się znajdźki, które są tymi trójkącikami, które są za tobą i twój ten kucyk z trójkątów się powiększa z każdą jedną znajdźką znalezioną, czy coś, nie wiem. Zelda, nie świruj, co ty, nie możesz przejść przez te kraty więzienne? Co ty? Ha, to interesujące. Pozwól, że ja ci w tym pomogę. Pistolet do mojej głowy. Brr. Teraz może jesteś duchem jak ja? No wiemy, że wyskoczymy tutaj przed górą, tak? Więc ogólnie vibe bardzo... Struktura tej fabuły może troszeczkę przypominać Twilight Princess, tak? Ten inny wymiar, międzywymiar i jak ten jakiś ziomek nam pomaga, daje swoje mocy, tak? Ale też ciężko mi sobie wyobrazić, żeby mogło to pójść w równie ciekawe strony, co? Co to jak niesamowite rzeczy Twilight Princess robiło? Mam nadzieję, że ten epicki wymiar... Dziwny, jak będziemy do niego wchodzić, będzie jakaś epic muza, epic klimat i takie rzeczy. Będzie to fajnie wyglądało. Mogę tworzyć echo rzeczy z tego świata. Co za genialny pomysł, jedna z najlepszych mechanik, jakie w historii gier widziałem. I tak bardzo perfekcyjnie pasująco do takiej 2D Zeldy. No właśnie, zaczęło się takimi trójkącikami błyszczeć. I umiem to teraz na stałe? Mogę gdzie chcę robić stolik? Możemy za pomocą Y teraz stawiać echo. Y jest po lewej stronie. Nie mogłem wycelować tym konkretnie, przynajmniej na razie. Perfekcyjnie, co stworzyłaś, to jest echo. Naciśnij ZR, gdy jesteś blisko takiego, żeby je usunąć. Jeśli chcesz usunąć wszystkie, przytrzymaj ZR. Ciekawią mnie limity tego. Zaraz, dosłownie to, co przed chwilą mówiłem. Jeśli tak, to jest też fantastyczne, jak to na przykład, że w Celeste Maddie zmieniała swój kolor włosów, w zależności od tego, ile daszy miała. To tutaj ta ilość trójkątów będzie ilością rzeczy, które możemy sobie pokazać. Fenomenalna rzecz. Fenomenalna rzecz. Uwielbiam, gdy zamiast interfejsu rzeczy są w stanie nam być tak fajnie designem przekazane czegoś, tak? W naturalny, fajny sposób. To też jest bardzo ekscytujący rodzaj znajdziek tutaj na resztę tej gry. Takie trójkąciki, dzięki którym gra aktywnie będzie starała się ciekawsza, tak? Każda taka znajdźka to więcej rzeczy, które możemy sobie pokazać. Klasyczna melodyjka. Bez jakiegoś takiego nowego, świeżego wydźwięku, tajemniczego, zeldowego. Czas uciekać! 30 sekund do egzekucji! Nie mamy... Jak to wygląda ze sterowaniem? Już chcę rolę robić wszędzie. Nie wiem, czy Zelda rolować będzie potrafiła. Czy odbiorą jej radość z rozwalania wazonów? Okej. Okay. Skradonkowo, jak w Ocarinie troszeczkę, tylko tym razem... Nie do Zeldy idziemy, a... Więc dwie opcje, albo przykryć mu... Postawić to... O, nie mogę. Jestem za nisko ciągle, co ciekawe. Muszę... Ciężko taką wysokość sobie ocenić. Okej, czas zabawy i eksperymentowania. Nie mogę z góry, bo od razu się niszczą. Chciałem zasłonić mu drogę. Ciekawiło mnie, czy jeśli postawię coś takiego... O, mogę zainteresować go. To jest coś. Mogę teraz te pudełka sobie złapać i się ich nauczyć, co jest też fajne. Okej, wygodnie. Ostatnio używane, więc segregowanie tego. I w notesiku mamy... A, ładnie to pokazane. A jak zobaczyłem tą sytuację, moje dwie myśli były zasłonić go czymś takim. Przeskoczenie zdecydowanie wydawało się najsensowniejszą opcją. No was mogę po prostu ominąć zwyczajnie, chyba że będziesz się zaraz odwracał jakoś, ale nie wydajesz się zainteresowany robieniem czegoś takiego. No szybko, zanim coś się stanie jeszcze. Sterowanie działa świetnie, ale też... Jeszcze muszę zapamiętać, którym przyciskiem co się robi. Więc kiedyś pewnego dnia rozwaliłem sobie wazon, turlając się po ziemi, żeby przetestować teorię. I wtedy generał Wright przybiegł. Jestem pewny, że dał ci niezły ocean. Właściwie to nie. Rzuciłem tym wazonem całkiem daleko i pobiegł tam, gdzie usłyszał dźwięk. Fajne. A, czy to tylko wiatr, czy coś? Takie teksty. Są świadomi mechanik gry. Okej. Okay. I możemy...
Oczywiście nauczyć się tego. Pytanie, czy będziemy w stanie tym rzucać, tylko rozbijać na przykład z góry zrzucając. Co na razie już sobie zróbmy. Nie wiem, co tu mamy bardzo do kombinowania, możemy po prostu się przebiec. Przycisku do sprintu nie ma, możemy tak kamerę sobie wycentrować. Mogę po prostu zawołać sobie w tą stronę. Co ty w tamtą stronę od razu widzisz? Co nagle ogarnia nie wiadomo ile? Nie wiem, jak mnie usłyszał, ogarnął, że z góry coś było. Konik? Konik. Hylia. Cześć, Hylia. Nie mogę ciebie połknąć i nauczyć się robić echo Hylia, Hylia, Hylia? Chyba nie. Impa, cześć. Ta nie zwariowała. Jeszcze? To się cieszę, że jesteś bezpieczna. Nic się nie stało. Ominęła cię egzekucja. Nie wiem, co król sobie myśli. Mówić, że ty stworzyłaś te wyrwy? Niedorzeczność. Babciu, ja to zrobiłem faktycznie, on nie kłamał. Co, król, generał i minister też są podszywaczami? Znaczy w ogóle? I twój przyjaciel Tri robi tri różdżki? Traj, różdżki? Okej? Okay. To za dużo na moją głowę trochę. Zelda może używać mojej różdżki. Widzisz go w ogóle, czy nie? Nie. Tylko my mamy moc Triforce'a, więc jesteśmy w stanie go widzieć. Spoko. Tri, o czym ty mówisz? Ja tu nic nie widzę. Jesteś tu sama, jak palec. Na co ty się patrzysz w sufit? Tri też bardzo nie ogarnia. Będę mówić Tri. Try, try, try. Zelda, chyba tylko ty mnie widzisz. Nie mam pojęcia dlaczego, mam amnezję. Pojawiłem się tutaj z jedną myślą w głowie. Muszę uratować Zeldę. I to Zeldę z długimi włosami. Jakby z krótkimi była, to by zrozumiałe, ale... Chcieli coś tutaj design klasyczny Zeldę wyglądu? Niech będzie. Okej, wielka tajemnica. Nie ma co zwlekać, bo tutaj egzekucja twoja na drodze, więc może uciekajmy. Tak, musisz się też przebrać, bo wszyscy ogarną, że to jesteś ty. O, co tu trzymasz tutaj w kieszeni? Nie, widzę, nakładaj to od razu, to ci pomoże. Szybko, zanim nas zobaczą. Zelda? Okej, okay. Słodkie. Tak? Lubię zawsze postacie w takich właśnie przebraniach. Z kapturem. Zawsze, no wiadomo, widać, że to one, ale tak, nie. Jest to fajne. Lekka zwiewna ukrywa to, kim jesteś? Troszeczkę cuchnie za tę komodą jedynie. Co proszę? Co macie na myśli robić spina? Księżniczka zaginęła, znaleźć ją! Banda gamoni. Nie poznają mnie. Ciekawe, czy w ogóle widać, że różdżkę trzymam, czy też jest magiczna. Okej, mamy towarzystwo. Zostaw to mnie, księżniczko. Randomowa postacia, której nie mam pojęcia, kim jesteś. I czy to nie jest księżniczka? Tak trochę wygląda. Jeśli jest, musimy ją złapać i egzekucja nadciąga. Nie, nie wydaje mi się, że będę to robić. Babcia skubana. Boom. O, znaczy krzyka na plecach, więc... Więc trzymamy się tak leciutko tych rzeczy z Breath of the Wild i Tearsów. Ale może też... No troszeczkę z każdej innej Zeldy jakieś takie nawiązania będą. Zobaczymy, jak to będą robili z tym światem przedstawionym tutejszym. Weź to, Zelda. Przez chwilę myślałem, że miecz jakiś, albo nie wiem, pistolet, ale nie. Książką będziemy klepać tutaj złoczyńców. W środku jest nawet mapa. Okej. Okay. Okej. Okay. Bardzo ładną mapkę świata. Z interesującym kompasem, zakładając, że jest to kompas tam z lewej strony, na górze. Idź do tego świecidełka. Szybko, księżniczko! Księżniczko, krzyczę bardzo głośno, że jesteś księżniczką. Widzimy się później. Nie wydawało się bardzo sekretne to wyjście. Interfejs bardzo wzięty ze właśnie tych dwóch najnowszych Zeld. Namierzenie kamery. O co z tym spinem chodzi? Takie krzaczki, mogę... Ciekawi mnie, co robią. Gra tutaj nie daje info konkretnie, że o, do tego służą. Musimy to samemu sobie, eksperymentując, zobaczyć. Czy tutaj na przykład, po prostu jest to obiekt o wysokości dwóch, tak? I tyle. Nie, myślę, że w liściach będziemy mogli się chować, czy odbijać z nich, czy cokolwiek. Ale nic, nic takiego. Więc jeden tutaj, to możemy sobie przeskoczyć, powoli wyczuwać sterowanie. Łóżko! Nie, driftowanie może być bardzo denerwujące w przypadku takiej gry, która wymaga w miarę precyzji, ale... Łóżko, czysto ze swojej 2 szerokości i pół wysokości, ma giga potencjał. Jeśli jest to stare łóżko, znaczy, że nie będziemy mogli w nim spać i się wyleczyć? Może tak to działać? Nie, nie, nie. Możemy się ciągle leczyć, nie będę na razie nawet testować, skoro... O. Nie driftuj mi! Biorę w lewo, a się Zelda patrzy w prawo. To może być troszeczkę problematyczne, jeśli jeszcze weźmiemy sobie takie
coś na pół wysokości. O, gdy nowe stawiam, to poprzednie znika, tak to działa. Co ma sens, idealnie działa, ale fajnie. Okej, działa to mega intuicyjnie, gdyby tylko mi joystick nie driftował i gdy naciskam w lewo, nie patrzył się w prawo, co jest około 50% szansy, że gdy wezmę w lewo, to postać mi się spojrzy później w prawo. Ten system echa po prostu sprawia, że kompletnie inaczej patrzysz na świat gry, tak? Każdy obiekt ma kompletnie inną rzeczą się staje, tak? Z tymi różnymi rozwiązaniami. Okej, spiny takie, jako jeden z takich klasycznych ruchów. Trochę jako unik, trochę jako tutaj pozbywanie się trawy. Fajnie mieć taką rzecz. Jak ktoś lubi naciskać przyciski bez przerwy jak ja, gdzie mój bieg, gdzie moje role, gra ma coś dla mnie od razu. Pierwsze wrażenie robi fantastyczne ten system. Okej. Też coś, co stało się troszeczkę klasykiem zeldowym. Nie każda 2D Zelda coś takiego miała, ale dużo z nich coś takiego miało. O, i w 2D to też inna perspektywa na takie rozwiązywanie rzeczy. A, po prostu głaz. Ma kształt takiej mandarynki, więc ciekawiło mnie, a jak widać, ciekawość nie została tutaj zaspokojona za bardzo. Jest to po prostu głaz o takim wesołym kształcie. Że się otworzy jak kwiatek, że te kawałki z niego będą wyskakiwały, że cokolwiek, że będzie to wielka maszyneria. Nie, to po prostu jest dosłownie głaz. Fizyki wody nie widać. Czy łóżko? Łóżko jest wystarczająco. Ja się nie topię, więc w lewo chciałem! Okej, czas jutro iść do najbliższego sklepu i kupić sobie pada. Głaz będzie ciężki zapewne. Dobrze. Nie ma fizyki wody, ale jest fizyka wagi. I myślę, fizyka wagi jest większej wagi w takiej grze niż fizyka wody. To było pyszne. No właśnie, tyle nielimitowanego potencjału na fajne zagadki typu jest 100 rozwiązań, zrób to jak chcesz, zgraj całą grę łóżkami, to jedyny przedmiot jakiego używasz i tego typu rzeczy, tak? Jeśli dungeony będą zaprojektowane dobrze wokół tego i eksploracja, to będzie niesamowita zabawa. Kolejna wyrwa się nagle pojawiła. Takie wyrwy pojawiały się od jakiegoś czasu już i naprawianie ich to była nasza praca. Tylko moja moc jest za mała, żeby samemu dać radę sobie z taką wielką wyrwą jak ta. Uciekajmy stąd na razie. Fajnie wygląda. Aż już chcę tam wskoczyć i jakieś wielkie rzeczy robić. Ale na razie nic więcej chyba nie wykombinujemy. Yo, Nordrzeki. Kanał wścieków. Z zaskakująco krystalicznie czystą wodą tutaj. Pod zamkiem. Jakąś magią to wszystko oczyszczają, nie wiem jak to działa. Bym się napił takiej wody, tak czysto wygląda. Wygląda niesamowicie. Tak czysto jak się tylko da. Jest coś fajnego w piachu, jak wygląda tutaj. Jak się różnisz w głazie od tamtego głazu? Kamień a głaz. Jaka jest różnica między wami? Jeden jest większy i może cięższy. O wow, tyle potencjału na eksplorowanie. Wskakiwanie, no, out of bounds, powiedzmy tak. Był jedna sekundowa scena w trailerze, która mnie tak podekscytowała, że można było jakby ponad poziomem chodzić, co w żadnej innej grze tego typu by nie było możliwe, ale te mechaniki są zbudowane do takiego łamania zasad gry. Okej, klasyczny motyw. Bardzo podobnie, troszeczkę taki lżejszy, łagodniejszy. Jest troszkę świeży. Dostać ten klasyczny Hyrule motyw, ale z melodią Zeldy, tak? Zelda's Lullaby. Przepełnione. Przenikające się za Hyrule'ową piosenką. Nie wiem, to co słyszymy jest całkiem ładne. Gdzie jesteśmy? Może ta mapka nam coś pomoże? Okej, jak działa mapka? Jak działa minimapka? Czy jest minimapka? Czy działa minimapka? To jest estetycznie jedna z ładniejszych mapek, jakie widziałem. I mniej płynnych w używaniu, jakie widziałem. Wow, to nas nieźle to zabrało. Na koniec świata. O, serduszkowe miejsce z Breath of the Wild. A to wielki... Przez chwilę myślałem, że to jakiś kaiju. Nie, to jakiś... Świątynia pewnie. No, klasyczne miejsce Gerudo. I również coś. O, Kakariko będzie prowadziło do Góry Śmierci. Potwór! Toż to glut. Klasyczny glut. Z tak zwanego Dragon Quest glut. Zelda, czy jesteś w stanie walczyć z takim? Coś się wykmieni, nie wiem jeszcze co. Zobaczmy na razie, niechcący to zostawiłem. Powinno zadziałać, zobaczmy, w locie? Jakbym to postawił trochę dalej. Ciągle oczywiście...
jest za słaby, najwyraźniej. Jak wazony działają, bo jeszcze takich nie testowałem. Mogę nimi, mogę je podnosić i nimi rzucać. Klasycznie. Jak sugerowali oczywiście wcześniej. Sugerowali już wcześniej, że to działa. Ale... O! O! A to jest ciekawe. Możemy przeciwnika łapać. No, teraz jak to widzę, to już mi się przypomina, ale... Zol się nazywa ten Zolek. Okej. I po prostu będziemy mogli przyzywać je do walki za nas, tak? Troszeczkę taki tower defense nie do końca, ale i tak. Bycie summonerem, blue mage'em, ale na razie... Ja chcę się dowiedzieć! Działa grawitacja, działa! O, takie kolczatki byłyby... ciekawe... jakby udało się nauczyć ich. Jeśli... Okej, ignorujesz zrzucenie kamienia na ciebie. Raczej nic lepszego nie wymyślę, żeby się ciebie pozbyć na razie. Kompletnie nowa głębia, warstwa, wymiar eksploracji się rodzi z tych mechanik. Muszę dać troszeczkę czasu dla swojego, żeby się przygotował! I nawzajem się zabili. Okej, więc dużo takiego uczenia się AI naszych stworków i nie naszych stworków. Zostaw sobie drzewko tutaj, zostaw sobie łóżko. A, zostaw sobie nawet tutaj. To powinno wystarczyć. Na razie rupię. Zobaczymy. Fajna ekonomia byłaby miła, żeby było co robić z tymi pieniędzmi. Potencjał znajdźkowy jest serio nielimitowany. Tutaj na górze mógłbym próbować, prawda? I czy coś mnie zatrzyma? Jakbym tak w locie zostawił, mogę tak to umieścić. Jedno tutaj. I teraz jeśli zostawię sobie coś takiego, daj mi to troszeczkę odległości. Zobaczmy, czy wystarczająco. Wystarczająco! Okej! Czy dało się to zrobić z drugiej strony? Jasne! Czy satysfakcja jest większa niż z jakiejkolwiek innej znajdźki w historii 2D Zeldy? I to jak bardzo. I to kurczę jak bardzo. Ale super. Udało się. No chce się wszystko sprawdzać teraz za tymi mechanikami. W sposób, jakiego nigdy nie czułem w 2D Zeldach. Potrafiłem mieć momenty swoje, potrafiłem mieć wertykalność pewną. Bycie, możliwość bycia w ścianach też robiła bardzo dużo. A w Link Between Worlds, żeby ekscytować tą eksploracją. Ale nigdy tak bardzo, jak czuję się teraz już na początku z tej gry. W każdej innej Zeldzie to by były miejsca niedostępne, tak? Tutaj wiemy, że wystarczy trochę więcej energii. I nie będzie to nawet wielkim problemem, żeby w takie miejsca... Na szczyt świata wejść, to będzie później dla nas normalnie do eksplorowania, zwiedzania. Okej, to nawet nie ogarnąłem wcześniej, że tak działa. Że kamienie to coś, czym możemy rzucać, a głazy to coś, czym nie możemy rzucać. Czas na kolejny test grawitacji. Okej, działa, jak najbardziej, fajne. I teraz jeśli zostawię sobie kolejną rzecz. Tutaj. Jesteśmy na górze. Zaraz, co? Ej! Ja tak śmiem się troszeczkę nie zgodzić z tym. Co wy mi mówicie, że nie mogę? Gro, jesteś pewna, że się nie dogadamy? Nawet jeśli będę ładnie prosił. Bo ja proszę tak ładnie. Pyk. Gro. No ja wiem. Ale trzeba sprawdzać limity. Myślę, po tutorialu Gran mi pozwoli robić takie rzeczy. Na razie jednak muszę ze wstydem zejść po drabinie, zanim podbiję chmury. Już się z tą grą lubimy bardzo. Tutaj pyk. Tak się dobrze płynnie to robi, to jest niesamowite. Wspinaczka? Okej, 2D sekcje ze wspinaczką. A co zawsze się w Zeldach robiło, ale nigdy tak fajnie. A po prostu zrzuć kamienia, nic trudnego. I nie widzę za bardzo innych pomysłów, jak miałbym to. Ale to jest fajne. Nie przychodzi mi na razie nic więcej do głowy. Ile tych serduszek będzie? Mam nadzieję, że dużo. Tyle potencjału na pochowanie ich. No zobaczmy, to wydaje się idealna okazja. Po prostu stawiam i... O! A przy okazji... Co, jestem szalenie zaskoczony, nie ma friendly fire tych kolczatek. Co wydaje się brutalnie potężne. Nie robi za kosiarkę? Nie możemy sobie zbudować kosiarki łącząc takie cztery i kierownicy dodając, nie? To nie ta gra. Już mam ochotę po prostu na drzewa skakać i tak dalej, się bawić. Zobaczmy szybciutko kolejną skrzynkę. Nie ma czegoś, co parę łóżek nie rozwiąże. Przynajmniej na początku gry. Więcej rupi? 5 dyszek, hej. No musi być jakaś ekonomia chyba tutaj niezła, skoro tak na razie nas rozpieszczają. Do kominia?
Nie do komina, wow. A jak się pokręcę? Też nie. Wielka ta mapa rozległa się wydaje. Ma szansę mieć dużo fajnych rzeczy pochowanych. Na razie przy tym mięso? Ciekawe. Oto echo mojego mięsa. Co mięso będzie robiło? Przyciąga potwory, tyle się domyślam. Co nie jest byle czym. Witaj w naszej wiosce, zwykle tu cicho i spokojnie, ale ostatnio rzeczy są tragiczne. Gdyby tylko Link tu był. Okej! Okay. Czy Link pochodzi z tej wioski? Kto to Link? Nie znam nikogo takiego. Co się stało? Wyrwa pokazała się na północ stąd, tak się rozrosła, że złapała jednego z nas. A co gorsze, nie możemy nawet uciec do Hyrule, prosić o pomoc, bo wyrwa blokuje drogę. Gdyby tylko Link to był. Link to taki młodzieniec z tej właśnie wioski. Jest lepszym wojownikiem niż ktokolwiek na świecie, ma 20 serduszek. W jego wieku to jest niespotykane. Może nawet 30, nie liczyłem. Tak dużo nie potrafię liczyć do takich ilości. No, wyruszył w jakąś wielką podróż, gdy jest potrzebny nam najbardziej. Ej, ciekawe, że nosi się jego ciuchy, co tu jest grane? Ach, Link, mam nadzieję, że nic ci nie jest. Gdyby tylko Link był tutaj. Jest Zelda i cię ciesz. Jest lepsza protagonistka tutaj. To jest ciekawy sposób na koszenie trawy. Moja ulubiona kosiarka to łóżka. Coś tak dziwnie patrzysz, że łóżka, no łóżka. Ty jesteś dziwny, że nie kosisz trawy łóżkiem. Masz kolejne łóżko, bo nie wiem, czy te cztery ci wystarczą. A wiesz co? Nie będę skąpy. Trzymaj. Złapali jednego z nas, nie wiemy co robić. Nie możemy uciec. Gdzie łóżka zniknęły w trakcie rozmowy? Raz, łóżko, łóżko, łóżko. I jak rozmawiam, łóżka znikają. To szalona technologia. O, trampolina. Szybko dajemy nam naprawdę fajne opcje. No to już nam daje tak wiele możliwości wchodzenia wszędzie. A? Nie ma muzyczki sklepu? Ciekawe. Już spodziewałem się, tak już tutaj odruchy w głowie już leciała ta klasyczna muzyczka Zeldy ze sklepów. Taka muzyczka. No, zawsze to zeldowe kupowanie rzeczy przez podchodzenie do nich. Po co komu miksturki? Mogę sobie kiedykolwiek z łóżko zrobić się przespać w trakcie walki. O, ciekawe co to będzie. Od razu możemy sobie serduszko kupić, stać nas. Crafting? Składniki do craftingu, do gotowania. Ciekawe co to będzie. Brakuje mi 8 złotych. Spokojnie, pokręcę się w trawę i zaraz będą złotówki moje. W studni waszej. Wasze zapasy pieniędzy zabiorę. Na dnie studni. Okej. Mamy nektar. Nie muszę kupować. Chatka Linka. Nie jestem pewien, co masz tu za obraz postawiony. I nie widzę na razie nic do roboty tutaj. Spodziewałbym się jakiejś interaktywnej rzeczy. Mogę się przespać w łóżku Linka. Znaczy właśnie nie mogę w tym rzecz. Nie. Chcę skakać po kominach. No bo robiło się takie rzeczy w tego typu grach, tak? Nie byłby to pierwszy raz. Tabliczkę mogę? To ciekawe. No ale nie na takiej zasadzie, że będę mógł sobie ją zostawiać i notatki zrzucać. Okej. To z tych wszystkich przedmiotów jest jeden, którego... Ciężko mi użytek na razie zauważyć? Duży, większy? Nie wiem. Jest i wyrwa. O, kim jesteś? Nie, to nie ma znaczenia. Czy możesz nam pomóc? I wszyscy poznają, że to jest ubranie Linka. Czy to taka moda dzisiaj? Link taką modę robi? Moja żona została porwana przez tą wyrwę, co ja wygaduję? Żono, słyszysz mnie? Krzyczę do ciebie żono, nie po imieniu. Moja żona nazywa się, ma na imię żona po prostu, no co? Nie, i rodziców pytajcie, nie mnie. Chociaż mogłem sobie zmienić, pewnie. Nie wiem jak to w tym świecie działa. Znając króla, to pewnie by się nie zgadzał. Hej Zelda, widzisz moją przerośniętą kaktusową ocarinę? Miejsce szybkiej podróży? Coś w każdym razie. Tak, miejsce szybkiej podróży. Spoko, spoko, nie będą kazali nam biegać w kółko czy coś. Gluty, na gluty mamy sposób niezawodny. I to... zostawiam ci kolczatkę wewnątrz twojego ciała. Całkiem przerażający sposób na śmierć. Większy savage z Zeldy niż z Linka kiedykolwiek był. No ale zwiedzamy, szukamy. Mogę też takie rzeczy niszczyć kolczatkami. Kolczatki OP. A ciebie chcę. Aha, trzeba dwa razy, dwa HP miał. Ogień. Żywioły wiadomo też, a jeśli mamy taką zabawę, no, sandboxową, kreatywnościową. Moc ognia, moc lodu, moc wody, takie wszelkie takie rzeczy mają wielgachny potencjał. Już nas pięknie prosił o zrobienie czegoś takiego. Zwyczajnie. Tak już... O, dosłownie umieściłem go. No, takie jabłko w ogniu. Troszeczkę rozpalone. Niech zostawię samego, to sobie po prostu stoi. Spoko, jakieś reakcje może łańcuchowe? Zobaczymy.
Słoik, tak, konkretnie wróżkowy słoik, mówią nam. Lubię te słoiki zawsze w Zeldzie, że są takie uniwersalne i działają jak słoiki rzeczywiste. Możesz wsadzić czy robaka, co chcesz. Nie rozprzestrzenia się, bo trawię ogień na przykład. Nieważne. Okej, ta gra wie co robi. Bez takich pochopnych wniosków, że gra o kreatywności i takiej fizyce i zabawie, nie miałby czegoś takiego. Co jeśli... Okej, tak to nie działa, że w nieskończoność trampolinokowe combo by się działo, a w Tears of the Kingdom by można było takie rzeczy robić. Co w takim razie powiecie na... Gdzie ty to stawiasz? Powiecie na wskakiwanie na... Już pozwalają chodzić po drzewach. To super. Coś takiego. Kompletnie inaczej patrzysz na świat, że coś, co było do tej pory ścianą, równie dobrze te drzewa mogłyby sięgać do szczytu chmur. Tak w praktyce działały kiedyś. Teraz mogą zamienić się na podłogę dla nas. No, to jest mega. A to jest jabłko, jeśli nie wiecie. No ja będę się bawił jak najbardziej tym bez przerwy. Zobaczmy jak daleko gra pozwoli mi teraz przejść. Wyrwy oczywiście są blokadą też pod to idealną, że nie, tego nie ominiesz, nieważne jak się będziesz stereo. Chociaż kto wie, speedruny takiej gry mogą być szalone. Chatka zajęta po części. Hej, czy to nie był nasz cel podróży czasami? Ale ta wyrwa nas blokuje. Jak się będzie znajdowało te trójkąciki? Czy po prostu za dungeony i bardzo powoli? Możliwe, że za dungeony nie serduszka będą, a trójkąciki, a serduszka będą zawsze na świecie. O właśnie, i musimy też szukać innych przyjaciół Tree, żeby pozbywać się tych wyrw. Zgaduję, że są wewnątrz tej wyrwy. I jeśli będziemy w stanie znaleźć ich w środku, będziemy mogli naprawić to. Co ty gadasz? Znaczy nie powiem, wiedzą do końca w środku, ale tak już sobie to wyobrażam. Nie, na razie nie sugerują wskakiwać do dziury. Co już chciałbym robić. Fajnie widzieć ten interfejs za Breath of the Wild i Tears of the Kingdom. Bardzo taki czysty i elegancki był. Wróżę. Muszę coś cię... Nie. Mówili wcześniej, że automatycznie się to dzieje. Mamy tutaj 1000 opcji leczenia. A poza tym właśnie motylek wydawał się ważny. Jakbyśmy mogli go złapać. Mogę rzucać tym ogniem, jak kulą ognia? To niezłe. Co więcej ci mogę zrobić? To co zawsze działa niezawodnie. I teraz takiego mamy do zabawy. Pierwszy taki typowy żołnierzyk, tak, nasz. Do klasycznej walki. Szybko strasznie zdobywamy te umiejętności. Mega ekscytujące rzeczy. Kolejna 2D jaskinia. Troszeczkę trudniejsza się wydaje. Chyba zachęca nas, żebyśmy naokoło szli? Co wydaje się troszeczkę, wiecie, kpiną? Dwa drzewa tutaj pozwalają mi coś. Tylko to jest za mało. Możesz, jeśli naciśniemy skok, fajnie skakać z tego. Jak rozumiem, teraz możemy sobie ignorować resztę tej jaskini. Zgaduję, nic tam więcej nie ma, byłaby droga naokoło. Ale mimo wszystko warto było zajrzeć. Ała, ty gnoją. Armadillo, chodź do mnie. Karomadillo nawet. Snake. Rope zawsze, no linki takie. Podoba mi się nazwa Snake'ów z węży? Z Zeldy. A, mogę tutaj i teraz mogę robić co tylko chcę. Okej, nie ma żadnej trudności w dostaniu się tutaj. To jest cudowne, jaką wolność tutaj. Oj, nawet obozy potworów, coś co nigdy w życiu nie myślałbyś, że w Zeldzie 2D mogłoby działać sensownie. Teraz może! Teraz, proszę państwa, może. Armadillo brzmi ciekawie. O! Skubani wiedzą, co robią. Lecisz? Mogę tylko jednego. Na jakiej zasadzie... A, bo ty dwa kosztujesz. Dlaczego mogę tylko jednego? Nie ogarnąłem wcześniej, że jest cena konkretna tych rzeczy. Trzymaj. Rozjechany. Wcina żarcie. Nie ma miejsca na coś takiego. Dobra. Wow, walka w 2D Zeldach i struktura tego nigdy nie miałby sensu coś takiego, tak? Takie obozy potworów. Tutaj to naprawdę fajne jest. Winogrono. Taka jaskinia w każdej innej Zeldzie, o nie! To jest niemożliwe, żeby tutaj wejść. W tej Zeldzie po prostu tu wchodzisz i tyle. O, piękne. Uuu! Tego przeciwnika się dawno nie widziało. Kojarzę go najbardziej z Ocariny i Majory. No, przynajmniej ten design wygląda bardzo jak z tamtych 3D gier. Nawet jeśli pojawił się też w innych częściach. Co powiesz, no trochę ognia! Okej. Ogień niszczy. Okej, będziesz 3 kosztował? Wydawałeś się mocarny. Kosztuje 3, co ma sens.
tyle rodzajów znajdziek mamy tutaj, serduszka jak zawsze w Zeldzie są niesamowite. Przeciwnicy stają się teraz mini-bossowie, stają się rzeczami, które możesz samemu spełnić sobie, co jest niesamowite, jako zdobycie takiej mocy. Każdy przedmiot randomowy staje się super znajdźką, powiększającą twój wachlarz mocy. Te trójkąciki dodatkowo i pewnie jeszcze ci przyjaciele tri, żeby zamykać te wyrwy. Tyle mądrych rzeczy z tego wychodzi. Ale to jest piękne! Nie mają co mi zrobić. O, jak ucieka! Z takim przerażeniem zwiewał tutaj. Wszystko, wszędzie, to jest co to... To jest tak magiczne doświadczenie. Móc wchodzić po czymś, co zawsze było ścianą. Tutaj, to będzie wyzwanie. Tutaj wejść. I to może być wyzwanie, któremu nie podołam. No nie ma szans. Czuję moich przyjaciół tam w środku. Ale oni się nie ruszają. Są utknięci, tak zwane. Słowo, utknęli, utknięci są, co nie? Rozumiesz, co ja w ogóle do ciebie mówię? Musimy ich uratować, co nie? Pracujemy razem, Zelda. Czy tego chcesz, czy nie? Co powiesz na to? Mówisz do osoby, która jeszcze ani razu się słowem do ciebie nie odezwała. Manipulator. Jestem bardzo ciekaw, jak będą te wymiary wyglądały. O, okej, po prostu. Nie po prostu. Zaczęło się zwyczajnie, aż ruszyłem o centymetr się w bok. Więc kawałek rzeczywisty świata, ten, który jest właśnie w wyrwie jakby, wycięty i zawieszony we wojdzie. Zatrzymany światło właśnie. Co troszeczkę jest jak twilightowy świat. Zatrzymany, twilightowy. Sorry, ty nigdy midnął nie będziesz. Nieważne jak się będziesz starał. Okej. No, mniej więcej podobnej muzyczki się spodziewałem. Dzień dobry. Jak się z tobą można interesować? Okej. Więc leci i zamienia się na potwory z czasem. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Chaotycznie pomiejscowione drzewa. Hej. Nie mogą się ruszać wciągnięci ludzie tutaj. Jeśli tak zostanie na jakiś czas, znikną. Zostaną unicestwieni. Ale ty, Zelda, jesteś specjalna, tobie to nie grozi. Nie powiem ci jednak więcej nic. O? Wejdę po prostu tam na górę, czy... Okej, ciekawi mnie, czy mogę zespeedrunować sobie to. Ciekawiło mnie, czy mogę stanąć na... Czy mogę stanąć na, no, tą zatrzymaną postać. Nie wiem, czy daje mi to dużo. Mogę tu wejść. Więc teraz, jeśli zostawię sobie dwa łóżka, jesteśmy wyżej. Jesteśmy w domu. Pyk i pyk. Kocham tą grę. O, kocham tą grę. I tak wejdę do środka zrobić wszystko, ale... Ale wiecie... Duży sprzątasz, duży czyści. Pozamiatam w sekundę. Okej, nie było ciężko się przejść dalej. O! Czy mam to rozumieć jako... Mam to rozumieć jako pierwszy dungeon, hej. Prawdziwa zabawa dopiero tutaj się zaczyna. Cudownie. Zapewne jakiegoś przedmiotu. Przedmiotem oczywiście może być coś takiego, niekoniecznie zeldowy przedmiot. Żeby to sobie aktywować. O, kolejną umiejętność ma dla mnie. Naciśnij X przy tym głazie. Tak już szukam własnego rozwiązania. Naciskam X. Aha. I teraz... Jesteśmy powiązani razem. Używaj X-a, żeby ruszać obiektem. Zaraz, co? Wow! I rusza się tyle samo, co ja się ruszam. To jest fascynujące. To jest bardzo fascynujące. Ma wiele... Może mieć wiele ciekawych zastosowań. Zobaczmy. Łapię ciebie, mogę teraz skakać. Mogę teraz po rampie to sobie przenieść i będzie szło w górę dzięki temu. Nie, żebym ja to bardzo raczej potrzebował, żeby przejść dalej. Mam swoje inne sztuczki. Mogę sobie to zwyczajnie na łóżka zrobić. O, nawet łóżko jedno się nie zostawiło i nie było mi potrzebne. Ale hej, umiejętność jest świetna. Jeśli za kilka rzeczy będziemy mogli się łapać i tak dalej. Złap za to i teraz jeśli skoczę... A, wystarczyło pociągnąć, spoko. Masło, przesunięcie głazu miało za zadanie nam otworzyć Dragonadę. Nie byłem największym zawsze fanem tych 2D sekcji w Zeldach. Były spoko, neutralnie miałem podejście do nich zawsze. Ale tutaj, z tymi mechanikami może to działać nawet fajniej. Jeśli zostawimy kamykę nad twoją głową, powinniśmy być w stanie... Przeżył to! Skubany przeżył to. Okej, musiał trochę poobrywać sobie i padł. Zrobiłem pułapkę wielką na niego. Nieskończone bicie.
Zaraz! To jest najbardziej OP rzecz na świecie. Pająk to pająk, tak? Ale jego sieć będzie tak bardzo OP. Nie wiem. Ciekawe, gra będzie musiała zrobić rzeczy, żeby zrobić jakieś wyzwanie teraz, gdy ja mogę sobie wszędzie liny do nieba zostawiać. Spelunki moc, po prostu, spelunki moc się dzieje. No tak dużo teraz rzeczy mogę robić na tego pająka. Jeśli gra czyni nas tak OP, mam nadzieję, że da też jakieś wyzwania, które będą jakieś wymagające. Faktycznie zmuszały nas do pobawienia się naszym absurdalnym wachlarzem mocy, jakie mamy. Szczególnie jeśli chodzi o poruszanie się teraz z tymi pająkami, o. Na windzie troszeczkę nie wiedział maluch, co ma zrobić, ze sobą za wysoko mu było. I gdzie go rzucę, tam się aktywuje, więc mogę zostawić sobie jednego i przenosić go. Wow, i to, te liny zostają? To jest absurd. A tylko sufit musimy mieć nad głową, więc no, nie zawsze to działa. Ale go wytrzaskało. Mamy... I teraz ja go mam, każdy przeciwnik, którego pokonam, trafia do mojej armii. To jest... wow. Ciekawe, czy w ogóle stać mnie będzie na niego. Też 3 kosztuje. Kiedy chcę, mógł zostawić sobie łóżko i się wyleczyć. Tam nie wejdziemy, co? Tu jest ściana. Pan ma fajną tarczę. Co by pan powiedział, jakbym ja chciał ją sobie pożyczyć, nie? Aha, zapewne czymś takim. Mhm. Wystarczyło mu zabrać, żeby przejść, otworzyć, niech będzie. No synergie tego są pewnie fajne, systemu budowania co chcemy, tak? A później łapania tego, przesuwania tego w szalony sposób, to nieskończony potencjał po prostu, nie da się inaczej tego opisać. Nie będę póki co stronił od czegoś takiego, żeby tutaj się dostać, jest to OP absolutnie, ale... A, gra mi daje, jest taka fajna. Nie ma żadnych szans z taką maszynką, kosiarką. Byli ci przeciwnicy w 2D Zeldach często, tak, ale wyglądali zawsze inaczej. Zły Link, to ma dużo sensu, nie wiem czemu nie pomyślałem o tym wcześniej. Czy to ta osoba, która walczyła z niebieskim potworem? Tak, ale nie miał wtedy takich pustych, mrocznych oczu. A nawet czerwonych, złowieszczych oczu. Walczymy? Okej, to jest świetny pierwszy boss. Tylko, sorry, ale tak trochę chyba cię pozamiatam, jeśli nie masz sztuczek wielkich przygotowanych. Okej, póki co próbuję, stara się. Nastukał jednego. Co powiesz na takiego wielkoluda? Wątpię, że będziesz miał jakieś szanse z nim. A w międzyczasie... no, w międzyczasie nie mogę nic więcej. No, trzymaj. Nie wiem, czy jest to najlepsza strategia. Mogę cię na grawitację porobić? Ale jeśli zrzucę ci kamień na... Wow! Skubany! Ha! Nie spodziewałeś się nigdy czegoś takiego. Tego też. O! Tego się spodziewał. Tego nie. A tego? Tego się chyba też nie spodziewał. Mogę złapać za... Tarczę, Linka! Ojoj, ojoj, Linki, ojoj, Linki. Ojoj, Zuchu, ale jesteś bezbronny teraz, gdy tak cię trzymam. Stawiasz to, łapiesz za jego tarczę, odwracasz go. Jest zdziabnięty w plecy, zgnięty nawet. A to była jednak pierwsza faza dopiero. Mogę ciągle cię łapać, mogę sterować tobą. To działa bardzo ciekawie. Ale go trzepię. Złap go ciągle. Stunlockuj typa. Nic nie ma jak zrobić. Tarczy mu nie zabiorę. Zaraz. Zrobiłem to właśnie. Jak już tarczę zabrałem, to za same... Mogę teraz za całe ciało łapać. Trzymaj. Stanuj się. I cię nie mam. Dziwacznie się walczy. Nie powiem, że nie fajnie. Całkowicie po prostu inaczej. Hmm? Co z tym mieczem? Zelda się nie dotyka takich rzeczy raczej. Jakaś włócznia to bardziej może. Zdragonuje sobie wrogów. Jakiś pistolet, czemu nie? Zostawił coś w prezencie. Patrz na to. Pa. Tylko, że tajemniczy miecz. Imię Link jest wygrawerowany na nim. Nie widzę. Czuję w tym mieczu potężną siłę. Bardziej potężną nawet niż te wyrwy. O, jak to będzie działało? Aha! Transformacje mamy w tej grze jako kolejny motyw. To interesujące. Więc tak jak Phantom Hourglass można było sterować Zeldy duchem, tak tutaj można sterować Linka duchem. Ciekawe. Ale nie wiem, czy będą inne transformacje, czy tylko Link. Po prostu jesteśmy Linkiem w tym trybie.
Ty, z fajną muzyczką jesteśmy, Linkiem. I pasek energii, żeby nie było to nieskończone. Okej. I manu możemy sobie napełniać to. Fajne. Taka gwiazdka troszeczkę z Mario, super moc bycia Linkiem. Niech wam będzie. A co ja w ogóle robię? Mamy pająki, a ja kombinuję coś innego. Coś nowego. Sprawia, że serduszka wypadają częściej. Mam w plecaku nieskończone ilości odpoczynku leczącego. Ale czemu nie? Musimy ciebie raczej do tyłu, ale jesteśmy. O, okej, to był taki mid-boss bardziej. To jeszcze nie koniec. No byłoby słabo, to dopiero... To nawet początek nie był. Okej, myślę, że na razie. Nie ma co. Link zdolny. Zdolniacha może się tym... O, trzeba nieźle się naciechać. Się tym zająć. I tyle? Czy coś więcej chcemy? No, rozładowałem się, więc nie mam wiele do gadania. Pirania plant. Dekuboba, tak zwany. To działa? On potrafi w górę nawet latać. Ty jesteś potężny. Jesteś może nawet zbyt potężny. Ale na razie dobrze się bawię. No, jak najwięcej takich pokojów zagadkowych. Przejść z górą wydaje się najbardziej prawdopodobną opcją. Ale również coś, co gra sugeruje, to skorzystać z tego. I teraz jeśli zeskoczę... No. A nie wiem, czy dałoby się przejść górą. Raczej nie, sufit mamy. Więc to raczej zagadka, która wydawała się być w miarę jedno rozwiązanie. Może ja mógłbym swoje schody zrobić czy coś tak, ale wyszłoby na podobnie. Mogę ci urwać głowę? Wow! Cały ten dungeon na razie będzie nas uczył sztuczek tego, więc na przykład przez takie kraty możemy łatwo sobie strzelić z tym. Jak widzieliśmy, duszek przelatywał przez więzienne kraty, tak to... To zdolniacha może. Hej? Czego chcesz? Czego chcesz? Po prostu jeździsz sobie na boki. A co jeśli... Okej, przepaść. W trakcie, gdy jedziemy dalej, możemy się... wyleczyć do pełna, ej, taki jestem. Dobra zabawa ta gra, całkiem dobra zabawa. Hej Zelda, patrz na to. To jedna z tych rzeczy, które możesz zbindować. O! Działa tak podobnie w innych grach, które mają podobne systemy. Ale wciąż... Przycisk, traf dobry. Ale wciąż... Wow. Pająk w sumie, jak tak teraz sobie myślę, pająk też by zadziałał chyba. Okej, czekamy na dobrą pozycję. I łapiemy się tutaj i zabierze nas to ładnie na prawo. Jesteśmy. Ciekawie te platformy działają. No właśnie, teraz ja je pcham. Mogą mnie ciągnąć, mogę ja je pchać. To jest całkiem szalone. To jak ten system robienia sobie co chcemy i system przesuwania rzeczy magicznych. Pięknie to się kombinuje razem. Okej. Chcecie, żebym go zabrał wyżej, więc tutaj już pojawia się coś, co musimy zrobić na lekkie wykombinowanie. No, oczywiście wiemy. Wiemy, jak się czymś takim zająć. Czy to jest duża skrzynka typu do wyjścia? Klucz do bossa? Jak najbardziej. Jak bossowie tej gry będą wyglądali w takim razie? Fajnie, że Link był wcześniej. Ciekawe, czy pewnie... Pewnie nie ostatni raz, kiedy z nim walczymy. Kto wie? Nikogo nie ma, ale też czuję przyjaciół swoich tutaj, więc coś tu musi być. Gigapająk? Czy jakiś może klasyczny powracający boss zeldowy? Kamienny golem, okej? I to taki bardzo golem. Okej, spoko. Talus, okej, to nie skojarzyłem, nie wyglądałeś ani troszeczkę. Talusowo ze Breath of the Wild. Moi przyjaciele, oni są w środku tego stworzenia. Musimy ich wyciągnąć. Masz muzykę talusową z Breath of the Wild, czy nie? Trzymaj na razie. Działa. Okej, wiemy, co mamy najlepsze. I nie wahajmy się z używaniem tego. Co ty w ogóle chcesz ode mnie? Mogę wskoczyć na ciebie, jakbym chciał. To nie było najbardziej skuteczne. I Y. Mogę trzymać za ciebie, okej, czyli troszeczkę podobnie, co talusowe akcje wyglądały wcześniej. Spoko. Możemy cię tak sobie klikać w miarę możliwości. Ej, tutaj masz go atakować, co ty robisz? Chodź kolejne, bo zasnął trochę. Więc interesuje się czymś innym. Łapię za rdzeń. Zostawiam sobie coś do atakowania. I
Na razie co? I moc Linka się naładowało, więc na kolejny raz sobie z Linkiem wyskoczymy. Ale na styk! Nie byłem poza zasięgiem. Szybciutko. Przytrzymywałem atak. Nie wiem czy... Ej! Ale to nie zadziałało. To nie mogło się zgrać po prostu gorzej. O! A to dobre. Ale ciągle nie trudne. Ale dobre. Ale jak najbardziej dobre. Że zmienia swój czuły punkt. Świetny pomysł. Jak najbardziej. I wracasz, zamieniamy się z powrotem. Dobry rytm ma ta walka. Co teraz? Będziesz szybszy, straszniejszy. To gorzej. Łap baita. I zaraz coś... Może wykombinujemy. Właśnie. Właśnie. Ta bestia jest latająca pięknie. I teraz możemy... Możemy lecieć dalej. To szybciutko. Linku, będziesz współpracował z tym. Będziesz. Oboje stukamy. Nie masz szans, Talusie. Nie masz żadnych szans. Szkoda, że nie jest to remix muzyki z Breath of the Wild. A bardzo niejaka muzyka na bossa. Randomowe chórki, które nie miały za bardzo impaktu. Ciągle serduszka się dostaje po walkach. Nie musiało tak tego robić, mogę spokojnie za eksplorację wszystkie serduszka dać na coś innego. Ale po co zrywać z tradycjami? No, bo można więcej, tak? Można lepiej. Zelda to moi przyjaciele, dużo ich tu było. Uratowaliśmy ich, są pełni energii. Możemy naprawić teraz tą wyrwę, używając moich naszych umiejętności. Uważaj, patrz. Kiedy dostanę kolejny trójkącik? Byłem pewny, że teraz... jeśli nie za dungeony są ciągle serduszka. No może ciągle, za chwilę. Moc przyjaźni da nam trójkącik. Gotowe. Śmieszny. Po prostu cały jeden poziom i... Wow, będziemy tacy potężni z każdym kolejnym. Już czwarty nam tyle daje. Mogę robić teraz znacznie więcej. Dostałem trójkącik. Kolejne echo jest dostępne. Pewne kryształy pokazują się po tym, jak naprawimy te wyrwy. Są fajne, więc... A co? Dam ci takie. Okej? Okay. 5 nietypowych kryształów, dzięki Tree. Try Tree. Powiększa pasek energii Linka, coś takiego. Okej. Okay. Tery. Nie czuję bardzo takiej warstwy zeldowej wszystkich tych melodyjek. Brzmią bardzo standardowo. Możemy dostać się do nowych miejsc teraz. Hej. Ej, macie chwilę? O, nasza pani minister. Sorry za wtargnięcie, ale... A czy możesz powiedzieć mi, gdzie jesteśmy? Hej, to ja. O, księżniczka Zelda? Jak to? Ale wstyd to przyznać, nie poznałem cię od razu w tym płaszczu. A dlaczego to nosisz? A, to moje przebranie. Nie uratowaliśmy cię przed tą straszną bestią, a teraz ty zmierzasz się jeszcze z większym niebezpieczeństwem? No coś w tym stylu. A, muszę przyznać, jestem zaskoczona twoich umiejętności. I twój przyjaciel Tree pomaga ci w tym cały ten czas, co? Dzięki, Tree. Widzisz go? Widzisz mnie? Jak mogłabym nie zauważyć? Latasz tu przede mną. Nie jesteś słodziutki? Myślałem, że tylko Zelda może. O, więc Lady Impa nie mogły cię widzieć. Dziwaczne. Impa jest zła. Ona jest Ganonem w tej grze. Potrzebujemy planu. Znajdźmy Impę. Okej. Mam teraz faktycznie biec za tobą. A co jeśli chcę eksplorować? Nie mogę. Nie mogę robić nic innego teraz. Musimy koniecznie do tej chatki wrócić. Okej. Ta sama, ten sam beat, czy nie? Z Breath of the Wild. Przepraszam cię, nazywam się Lefty. Lady Impa to moja przyjaciółka i... Nie ta sama piosenka, ale... Bardzo znajomo brzmi. Zresztą, jestem zajętym człowiekiem, nie mam czasu na gadaniny. Sorry za niespodziewaną wizytę, ale proszę, tylko chwilę. Lubery. Nie, ja zaraz stąd wyjdę, po prostu wróćcie później. Nie wysłuchasz nas? Powiedziałem nie! Muszę uratować Linkę. Zelda, to nie jest czas, kiedy mówisz, że jesteś Zelda? Czekaj chwilę, to ciuchy Linkę. Dlaczego ty je trzymasz? Widziałaś się z nim? Co?
Jestem Linkiem. Co? Okej, mów wszystko z detalami. Jakieś wyrwy, co? Zabrały go? Ruszam rękami. Mam nadzieję, że umiesz to czytać. Rozumiem sytuację. Dzięki za wytłumaczenie wszystkiego, księżniczko. Okej, w końcu coś do niego dotarło. Zaraz, co to jest za latające ustrojstwo? Też mnie widzisz? To dziwne. Zelda zawsze mnie widziała, ale teraz wasza dwójka też potrafi. Mówisz mi, że jesteśmy jedynymi, którzy mogą? To dziwne, jeszcze dziwniejsze. No, fascynujące. I też urocze stworzenie przy tym. Tak, tak, z pewnością. Oboje byliśmy w tych wyrwach i przeżyliśmy to. Ach, wyrwy zmieniają ludzi. Okej, przedstawię się, jestem Luberi, starszy brat Impy. A ten wojownik, który się uratował, to Link. Zrobiłem jego broń. Miecz mocy. Mocny sword, tak zwany. Jest panie Luberi, dlaczego zrobiłeś mu ten miecz? Bo mnie poprosił. Księżniczko, pamiętasz tego wielkiego różowego ziomka, który złapał cię? Ten miecz był właśnie stworzony, żeby go pokonać. Widzisz, badałem historię Hyrule i tych wyrw. Przez wieki się one pojawiały i czasami ludzie kończyli po drugiej stronie. Znikali bez śladu. Potem ludzie mówili, że zostali ukradzeni. Spirited away, tylko że stolem. Link podjął się misji, żeby walczyć z tymi potworami. Pilnować ludzi, żeby nie zaginęli i tak dalej, pomagać im. Po to zrobiłem mu miecz, żeby walczyć z potworami. Miecz jest mocy. Ten miecz, którym Zelda włada teraz, to właśnie ten, który chciałem, żeby Link używał. Ach, więc Link pomagał z reftami. Apartami. Dużo tych potworów wszędzie, ale ten niebieski był szczególnie silny. Mam przeczucie, że jeśli go rozwalimy, to naprawię ten cały problem ze znikaniem ludzi. Księżniczko, mówisz, że Link był w stanie go rozwalić. A jednak wyrwy ciągle się dzieją. Z pewnością brakuje nam jakiegoś elementu tej układanki. Wyrwa w lesie zniknęła, ale Link nie wrócił. Potrzebujemy więcej informacji. I mimo, że zostałam porwana do tej wyrwy w zamku, to księżniczka Zelda znalazła mnie w lesie. Więc jak tam się znalazłem? Ryfty rządzą się własnymi prawami i łączą się dziwacznie, pokracznie w środku. Może króla i resztę też znajdziemy w kompletnie innych wyrwach z dala od zamku. I może Linka też tak znajdziemy. Okej, ja lecę szukać innych wyrw. Przelecił przez sufit. Liniowo czy nie liniowo robimy tą grę? Znalazłem wyrwy, które możemy zwiedzać. A? Okej. Czyli wyciągamy lekcję z A Link Between Worlds. Więc teraz jedno, potem dwa, potem może trzy, a potem cztery, czy coś takiego. Zobaczymy, ile ich będzie, tak? Ale jest pewna dowolność w tym. Księżniczko Zeldo, nalegam! Udaj się z Try do innych wyrw. Możesz uratować nasz świat. A swoją drogą, ten miecz, który tam trzymasz, mogę go ulepszyć. O właśnie, te niebieskie kryształy, które przed chwilą dostaliśmy sobie. Moją energię czy mój miecz? No, na razie mogę tylko energię. No i to zrobię. Nie będę na razie czekał. Ciekawe, czy zawsze za dungeony będzie się to dostawało, czy czasami za eksplorację też. Energię miecza, czyli co, dłużej go będziemy używali, tak? Otóż to. Kolejne wszystkie będą szły w siłę, ale na razie chciałem zacząć od czegoś takiego, jak już mnie stać. I tak dla pewności, pajączku, oczywiście nie działasz w warunkach bezdachowych. Okej, nic nie stoi już na przeszkodzie, żeby wskoczyć na szczyt świata. Ty jesteś podejrzany, zdeczka. Okej. Piątka? Czy jedno tylko? Tylko jedno. Co i tak jest fajną znajdźką? 10 takich i jesteśmy dużo mocniejsi. Ci klasyczni przeciwnicy teraz będą moi. To jest zbyt mocne. Moldurm. O, dżunglowe akcje. Palmy jakieś coś? Ale gra nas wysła w innym kierunku na razie, więc... Więc pomyślimy. Ale tutaj to tyle. Bawię się cudownie na razie, bawię się fantastycznie. Te mechaniki, te systemy są wspaniałe, to jak razem działają ze sobą szczególnie jest przepiękne. Zobaczymy, ile reszta gry z tego wyciśnie. Ale na razie zaczyna się naprawdę super. Zapowiada się na moją ulubioną 2D Zeldę, ale nie powiem, że jest to już na wejściu pewne? Prawdopodobne bardzo. Od strony klimatu, muzyki, grafiki, fabuły, no... Póki co jest spoko, ale nie jest nic niesamowitego. Ale od strony gameplayu mechanik bawię się wyśmienicie. No i oczywiście, że przyjemnie się na to patrzy, przyjemnie się tego słucha, ale nie jest to aż tak dobre, jak często te 2D Zeldy potrafiły być. I na pewno nie aż tak, jak 3D Zeldy potrafiły być. Na pewno cała ta mapa jest bardzo na chwilę obecną ekscytująca do zwiedzania i nie mogę się doczekać wszystkiego. Mam nadzieję, że sekrety, różne szalone akcje na mapie świata i w dungeonach też będą z tymi mechanikami. Zobaczymy, na razie już gra nam dała
dużo tych zabawek i fajnie się nimi bawi. A kto wie, ile jeszcze rzeczy szalonych nas tutaj czeka. Kto wie, jakie rzeczy się będą z tym działy? Będzie dało się sklejać to jakoś? Zapewne. Może? Nie wiem. Póki co, wow. Mogę powiedzieć o tej grze. Zdecydowanie wow.